Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł Wasilewski i zapraszam Was na mojego kolejnego vloga o Formule 1. I dzisiaj, jak mogliście się już tego spodziewać, podsumowanie wyścigu o Grand Prix 70. Rocznicy. Wyścig na torze Silverstone, ale nie pod szyldem Wielkiej Brytanii, tak jak tydzień temu, ale właśnie pod nazwą Grand Prix 70. Rocznicy, albowiem 70 lat temu, w roku 1950, właśnie na torze Silverstone rozegrano pierwszy w historii wyścig Formuły 1 i z tego względu tak postanowiono nazwać dzisiejszą Grand Prix. Grand Prix przełomową, ponieważ pierwszy raz w tym sezonie wyścig wygrany został przez kierowcę spoza zespołu Mercedesa, a osobą, która przełamała tą genialną pasę niemieckiego zespołu jest Max Verstappen z Red Bulla, czego w sumie można było się spodziewać, że no jak nie Verstappen, to któż inny mógłby w tym sezonie zatrzymać tego genialnego, dominującego Mercedesa. Tak naprawdę żaden inny zespół nie był w stanie chyba realnie włączyć się do walki. No i Verstappen dzięki świetnej strategii, dzięki świetnemu zarządzaniu oponami wygrał ten wyścig z kierowcami Mercedesa w pięknym stylu no i nareszcie mogliśmy oglądać innego kierowcę na najwyższym stopniu podium niż tylko Hamiltona i Bottasa, ale po kolei ale po kolei co się działo w tym wyścigu wyścig nie należał moim zdaniem do najciekawszych, nie działo się jakoś bardzo, bardzo dużo na torze ale sam wynik tego wyścigu jest jak najbardziej satysfakcjonujący, chociaż no wyścig no, tak jak mówię nie należał do najciekawszych no i z tego co się tak naprawdę najważniejszego działo, to sam start i błąd Sebastiana Fetela, kolejny już. Ostatnio Fettel jest naprawdę w fatalnej formie. Wydaje się, że myślami jest już w Astonie Martinie, bo dużo się mówi, że już wszystko jest dogadane i od przyszłego roku Fetel wyląduje w zespole Aston Martin, czyli obecnie Racing Point, ale od przyszłego roku już na 100% wiemy, że zespół ten nazywać się będzie Aston Martin. I dużo się ostatnio mówi o tym, że w zespole tym zostanie zatrudniony Sebastian Vettel, który po tym sezonie odchodzi z Ferrari. No i dużo mówi się też o tym, że to Perez będzie tym kierowcą, który będzie zmuszony odejść z tego zespołu, no bo. Stroll tutaj ma wsparcie oczywiście swojego ojca, który jest właścicielem zespołu, no i nie ma nawet szans, żeby to Stroll musiał został zmuszony do odejścia z zespołu, a więc będzie to niestety Perez, który jest zdecydowanie lepszym kierowcą niż Lens Stroll. No ale co do Pereza, to na razie on niestety musi odpoczywać od wyścigów, no bo jest chory na COVID i zastępuje go Nico Hulkenberg, ale o o Hulkenbergu jeszcze za chwilę sobie powiemy. Wracając jeszcze do Fetela, no znowu koszmarny weekend wyścigowy, fatalny start. Fetel stracił panowanie nad Boidem już w pierwszym zakręcie. Zaraz po starcie wyścigu spadł na ostatnie miejsce. Po raz kolejny obrócił samochód. No będzie kolejny wideo, kolejny klip do serii memów z Sebastianem Fetelem o tym, jak on obraca swój samochód Ferrari. Już seria tych memów jest naprawdę niesamowita. I kolejne klipy z takimi przypadkami, wypadkami Sebastiana Fetela Sebastiana dochodzą do tej kolekcji. Już całkiem sporo się tego nazbierało, bo tyle zaraz zdarzało się już Fetelowi popełniać błędy za kółkiem Ferrari, że to jest naprawdę przerażające. Fatalny weekend Fetela, ale przeciwieństwie do niego Charles Leclerc pojechał naprawdę świetny, porządny wyścig. Udało mu się go ukończyć na czwartej pozycji, co związane było z dużą radością w garażu Ferrari, chociaż no, na pierwszy rzut oka, no tak jak się pomyśli logicznie, to wydaje się to dziwne, że w Ferrari cieszą się z czwartego miejsca, ale biorąc pod uwagę realne możliwości tego zespołu w tym sezonie, to tak naprawdę na nic więcej liczyć nie mogli i to czwarte miejsce jest naprawdę świetnym wynikiem Leclerc po raz kolejny dowozi dobre punkty, wysokie miejsce dla Ferrari a Fetel znowu zawodzi po raz kolejny fatalny weekend niemieckiego kierowcy i naprawdę wydaje się, że Vettel już naprawdę nie stara się nawet o to, żeby cokolwiek w tym Ferrari pokazać, już myśli tylko i wyłącznie o tym, co będzie w przyszłym roku, a ten sezon już, żeby tylko go dojeździć do końca i tyle, czasem takie odnoszę wrażenie że Vettel już się nie stara, no oczywiście miał też problemy z samochodem, w ten weekend i w poprzedni również, no ale nie może też wszystkiego zwalać na samochód, no bo przecież Charles Leclerc jeździ naprawdę dobrze, mimo że bolid Ferrari jest nie najlepszy w tym roku, delikatnie mówiąc, nie najlepszy, bo jest naprawdę fatalny, a jednak Charles Leclerc potrafi wycisnąć z niego maksimum, tymczasem Vettel popełnia masę błędów i pokazuje generalnie słabą formę. Tak więc no Ferrari nie ma za bardzo co dużo mówić, Vettel fatalnie, Leclerc tak naprawdę świetnie biorąc pod uwagę możliwości samochodu Ferrari. Co do samego Mercedesa, no oczywiście, że oni tutaj byli faworytami do wygrania, ale zawiodła tutaj ich strategia, a raczej zysk dała Verstappenowi jego strategia, ponieważ Verstappen jako jedyny kierowca z pierwszej dziesiątki wystartował na oponach twardych. Zgadza się, Max Verstappen najszybsze otworzenie w Q2 wykręcił właśnie na oponach twardych i postanowił wymyślić zupełnie inną strategię. Nikt się chyba do końca nie spodziewał, że ktoś spróbuje jednak wystartować na twardych. Raczej optymalną strategią był start na oponach pośrednich. No bo miękkie od początku tego tygodnia, od początku tego weekendu nie wchodziły w grę. Wiadomo było, że one będą się zużywać już po kilku okrążeniach i start na tych oponach w ogóle nie miał najmniejszego sensu. No tak więc było pewne to, że raczej opony pośrednie będą tutaj główną opcją, ale okazało się, że jednak w Red Bullu postanowili spróbować czegoś innego i Verstappen wystartował na oponach twardych, co okazało się tak naprawdę doskonałym wyborem, biorąc pod uwagę jeszcze to, że te opony w zasadzie nie niszczyły się w samochodzie Verstappena, bo jak oglądaliśmy obrazki podczas wyścigu z kamer pokładowych, było widać, jak Verstappen po przejechaniu 20 kilku okrążeń na oponach twardych, te opony są naprawdę w świetnym stanie. Tymczasem w bolidach Mercedesa, naprawdę zużycie opon było dzisiaj e, koszmarne. No bo po zaledwie 9-10 okrążeniach w Boldzie Hamiltona i w bolidzie Bottasa e, było widać mocne zniszczenia. Tych Opon twardych, które powinny wytrzymywać, no właśnie, tak 20 para okrążeń. Tak więc w Mercedesie mieli na pewno problem ze zużyciem opon. Pojawiały się pęcherze, także nie ułatwiło to kierowcom Mercedesa, no i ułatwiło to oczywiście zadanie Verstappenowi, który nie dość, że wystartował na twardych i to dało mu bardzo dużą przewagę. Pojechał ostatecznie Verstappen na dwa pit stopy, tak naprawdę. Podobnie jak kierowcy Mercedesa, to była dzisiaj optymalna strategia, ale tak naprawdę Verstappen ten wyścig kontrolował i gdy zobaczył, że kierowcy Mercedesa zjeżdżają na drugi pit -stop, Stop, to pozwolił sobie również dokonać tego samego. Chociaż Hamilton został przytrzymany dosyć długo na torze i do końca nie było chyba też wiadomo, w Red Bullu nie wiedzieli, w Mercedesie też nie wiedzieli do końca, czy jechać na dwa, czy na jeden pit stop. No bo pod koniec wyścigu zbliżał się koniec, mieliśmy 15 okrążeń do końca. No była taka trudna sytuacja, że opony w Hamiltona zużywały się w koszmarnym tempie. Utrzymywał on przewagę około 7 sekund nad Verstappenem, ale jednak mogli się spodziewać w Mercedesie tego, że on nie będzie w stanie dowieść zwycięstwa na tych bardzo szybko niszczących się i tak naprawdę ściągnęli Bottasa na drugi pit stop, a z Hamiltonem czekali jeszcze parę okrążeń, no bo chyba sami nie wiedzieli zjeżdżać czy nie zjeżdżać, co będzie lepszą strategią. Mieli naprawdę zakwostkę. Ostatecznie ściągnęli Hamiltona dosyć późno, na jakieś 8-10 okrążeń przed końcem wyścigu, z tego co dobrze pamiętam. No i wtedy Hamilton rozpoczął pogoń na świeżutkich oponach. Oczywiście stracił w ten sposób pierwsze miejsce, spadł na pozycję czwartą. Z leklerkiem uporał się bardzo szybko, to była tylko formalność. Zaczął gonić Botasa. Z Botasem również się y, uporał po walce, w której Botas niestety nie miał szans, no bo jego opony, które założył wcześniej od Hamiltona, zdążyły się już troszkę zniszczyć. A tak jak mówiłem, zużycie opon twardych w Mercedesie było dzisiaj naprawdę y, koszmarne i Botas musiał uznać wyższość Hamiltona, który na świeższych oponach po prostu pędził. No ale nie miał już czasu Hamilton, żeby gonić Verstappena i ostatecznie to Holender odniósł zwycięstwo strategicznie, świetnie to rozegrał Red Bull no ale też zużycie opon zwłaszcza twardych w samochodzie Red Bulla wyglądało bardzo, bardzo dobrze a w Mercedesie było naprawdę koszmarnie pod tym względem i to pozwoliło wreszcie przełamać komukolwiek te pasce Mercedesa no i padło tutaj na Verstappena no z którym jednak wiązałem pewne nadzieje, że prędzej czy później no to musi on pokonać te Mercedesy no bo nierealne jest, żeby kierowcy niemieckiej stajni wygrywali wyścig za wyścigiem ktoś w końcu musiał ich pokonać a tak naprawdę Verstappen był jedynym kierowcą, który mógł to realnie nie zrobić, biorąc pod uwagę układ sił w stawce w tym sezonie. E, idąc dalej, jeśli chodzi o zespół Racing Point, Niko Hulkenberg nareszcie wystartował w wyścigu. Już tydzień temu zastąpił Pereza, który niestety jest chory na koronawirusa, ale tydzień temu niestety doszło też do awarii sprzęgu w samochodzie Hulkenberga, przez co nie mógł on w ogóle wystartować w wyścigu. E, pechowo. E, skończył wyścig zanim go zaczął, ale w tym weekend już się wszystko udało. Hulkenberg spokojnie wystartował w wyścigu. Wystartował z bardzo dobrej trzeciej pozycji, bo to trzeba podkreślić, świetne kwalifikacje niemieckiego kierowcy trzecia pozycja naprawdę bardzo wysoko, nawet biorąc pod uwagę możliwości zespołu Racing Point, które są w tym sezonie bardzo duże to jednak pokonał Maxa Verstappen'a a to już jest naprawdę spore osiągnięcie tak więc po kwalifikacjach naprawdę liczyłem, że możemy mieć tutaj naprawdę ciekawą sytuację, w której Hulkenberg wracając nagle do Formuły 1 na 1 dwa wyścigi będzie w stanie przerwać swoją passę największej ilości wyścigów bez podium, bo Hulkenberg pod tym względem Jestem rekordzistą. 177 wyścigów w karierze i ani jednego podium. I tym razem, niestety, znowu się nie udało. Chociaż ja liczyłem, że jednak Hulkenberg coś ugra. Liczyłem też, że będzie miał trochę szczęścia. Nie ukrywam, że po cichu miałem nadzieję, że znowu będą strzelać opony w samochodach Mercedesa, że znowu będą te opony eksplodować. No tym razem się już to nie wydarzyło, ale też byli bardziej ostrożni, myślę. też. No i ta strategia jazdy na dwa pit stopy, nie tak jak tydzień temu na jeden pit stop, sprawiła, że no tutaj niestety nie było szans, żeby te opony strzelać. Chociaż naprawdę w pewnym momencie wydawało się, że naprawdę te opony w Mercedesach były już w bardzo złym stanie ale ostatecznie do żadnych eksplozji nie dochodziło, mądrze robili pit -stopy tak żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji jak przed tygodniem. No i niestety Hulkenbergowi się nie udało, jechał co prawda na piątej pozycji bardzo, bardzo długo, wydawało się, że na tej pozycji finiszuje, ale niestety pod koniec pojawiły się silne wibracje w jego samochodzie i był zmuszony wykonać dodatkowy pit stop, dosłownie kilka okrążeń przed metą, zmienił na opony miękkie, no i na tych oponach miękkich już dojechał te kilka okrążeń do mety, ale niestety skończył dopiero na pozycji siódmej, czyli za swoim partnerem zespołowym Lensem Strollem, który ten wyścig ułączył na szóstej pozycji. Całkiem dobrze spisał się Okon, który wszedł do dziesiątki mimo, że startował poza dziesiątką dostał karę za incydent z Nikolasem Latifim podczas Q1, za zablokowanie Nikolasa Latifiego za to dostał karę Esteban Okon także startował z dalekiej pozycji ale strategia na jeden pit stop tutaj co ciekawe, to taki Evenement, bo większość dzisiaj jednak jechał na dwa pizzopy, a Okon postanowił pojechać na jeden pizzop. No i dzięki tej strategii udało mu się wejść do dziesiątki. W dziesiątce mieliśmy także dzisiaj również Daniła Kwiata. Mieliśmy także, e, zdaje się, Lando Norisa, z tego co dobrze pamiętam, chociaż McLareny dzisiaj, swoją drogą, McLareny dzisiaj naprawdę fatalny występ zaliczyły. E, ja liczyłem na więcej, bo McLaren wydawał się być mocnym kandydatem do zdobycia dzisiaj punktów. A tak, Sainz niestety poza punktami. Norris na granicy dziesiątki. Nie jestem teraz pewien, czy skończył w punktach, czy nie skończył w punktach. Nie pamiętam już dokładnie. Raczej skupiałem się na tym, co się dzieje z przodu stawki, zwłaszcza pod sam koniec, gdy Hamilton gonił i nie było wiadomo, czy dogoni First Appena, czy też nie dogoni. Tak skupiałem się bardziej na przejściu i zapomniałem już totalnie, który przyjechał Lando Norris. W każdym razie, McLareny niestety w ten weekend fatalnie i no, lecą tutaj do tyłu w klasyfikacji generalnej. Niemale. Chociaż świetnie zaczęli sezon, w Austrii było genialnie. Te pierwsze dwa wyścigi były naprawdę świetne dla McLarena, i nawet byli przez chwilę na drugim miejscu w generalce. Ale teraz, niestety, lecą do tyłu. Tak więc, no może jednak ciężko być McLarenowi tutaj o coś powalczyć, ale sezon jeszcze się przecież nie skończył, a jest tutaj, myślę, o co walczyć, bo trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej jest do wzięcia, tutaj McLaren, Racing Point, Renault, nawet Ferrari, te zespoły liczą się w walce o to właśnie miejsce, tak więc mam nadzieję, ja osobiście, że McLaren jeszcze się podniesie, no bo muszę przyznać, że kibicuję temu zespołowi żeby jednak walczyli o to, co im się należy, czyli o zwycięstwa. Zwycięstwa, no bo zespół z taką historią, co no nie wypada, żeby bił się tam gdzieś o trzecie, czwarte miejsca w generacji. Chciałbym, żeby walczyli tak jak kiedyś o zwycięstwa. Przejdziemy sobie teraz do zespołów z tyłu stawki. Tam bez zmian: Haas, Alfa Romeo i Williams zajmują trzy ostatnie miejsca, jeśli chodzi o zespoły. No i Alfa Romeo fatalny weekend, trzeba przyznać znowu has jeszcze gorzej tak naprawdę, chociaż wydawało się, że Alfa zaliczy znowu koszmarny weekend, bo tydzień temu było naprawdę okropnie, jeśli chodzi o Alfę i przyjechali na szarym końcu. Tym razem hasowi poszło gorzej, Magnus w ogóle nie ukończył tego wyścigu. grożąc gdzieś tam na 19 pozycji, także has dzisiaj w ogóle się nie liczył w walce. Alfa i Williams, no niestety, nie mogli dzisiaj też o nic walczyć, chociaż Russell po raz kolejny dostał się do Q2 znowu to już jest, zdaje się, czwarty raz z rzędu w tym sezonie, jeżeli dobrze pamiętam, na pięć wyścigów. Także Rasel robi w kwalifikacjach świetną robotę i naprawdę gratuluję mu. I tu pokazuje, że ma wielki talent, ale w wyścigu tempo Williamsa jest już fatalne. I tutaj Rasel w ogóle nie ma o co walczyć, nie jest w stanie nawiązać się walki z nikim tak naprawdę gdzieś tam ze stawki, tylko jest w stanie walczyć z Alfą i walczyć z Hasem. Szkoda Rasela. No ale niestety o przeprowadzce do lepszego teamu na przykład do Mercedesa na razie musi zapomnieć bo jeśli chodzi o ten weekend wyścigowy, to dowiedzieliśmy się również, że Walteri Bottas przedłuża kontrakt z Mercedesem na sezon 2021. Tak więc Russell jeszcze musi poczekać. Oczywiście Williams wcześniej potwierdził, że Russell i Latifi będą się ścigać w przyszłym roku, no ale w ten weekend również dowiedzieliśmy się, że także Walteri Bottas przedłuża kontrakt z Mercedesem o jeden rok. Jeśli chodzi o Lewisa Hamiltona, negocjacje kontraktowe wciąż trwają. Lewis chciałby jeszcze trzy lata pojeździć co najmniej. Co pozwoliłoby mu oczywiście no, pobić te rekordy Schumachera, pewnie z łatwością, bo nie spodziewam się spadku formy Mercedesa. Tak więc myślę, że negocjacje wkrótce, wkrótce skończą się oczywiście podpisaniem kontraktu z Hamiltonem, przedłużeniem tej umowy, no bo nie spodziewam się tutaj innego rozwiązania. Myślę, że. Nic innego nie wchodzi w grę, jak tylko przedłużenie tej umowy z Lewisem Hamiltonem. A co do Hamiltona i jego rekordów, to już tak kończąc tego vloga dodam, że Hamilton dojrzęc dzisiaj na drugiej pozycji wyrównał rekord Michaela Schumachera pod względem ilości podium. 155 podium dzisiaj Lewisa Hamiltona, no i prawdopodobnie za tydzień doczekamy się pobicia tego no, niesamowitego, naprawdę rekordu Louisa Hamiltona. Co do zwycięstw, Hamil Hamiltonowi wciąż brakuje czterech do wyrównania rekordu Schumachera. Przypominam, Schumacher 91, Hamilton w tym momencie 87, dzisiaj się nie udało, ale myślę, że do końca tego sezonu, biorąc pod uwagę formę Mercedesa, to pójdzie im z łatwością no i jeszcze na sam na sam już koniec taka ciekawostka dotycząca generalki dzięki temu, że Bottas nie ukończył wyścigu tydzień temu a dzisiaj przyjechał trzeci, Verstappen wygrał Verstappen przesunął się na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, co naprawdę wydaje się zaskoczeniem ale to jest faktem Hamilton prowadzi z bezpieczną już naprawdę sporą przewagą a drugi w tym momencie jest Verstappen i dopiero trzeci Valtteri Bottas i wydaje się, że Bottas znów będzie musiał zapomnieć o walce o tytuł, chociaż ja liczyłem, że Bottas w końcu, no w końcu Pokona tego Hamiltona, i chyba nic z tego będą, bo tymczasem okazuje się, że Verstappen zajmuje drugie miejsce w generacji, a Bottas straci już bardzo dużo punktów do Lewisa Hamiltona. Tak więc, chyba, niestety, kolejny tytuł powędruje w ręce angielskiego kierowcy i to naprawdę bez żadnej emocjonującej walki, no bo po pięciu wyścigach to już jest strata 40 punktów. No to naprawdę jest już bardzo dużo i ciężko będzie to sobie odrobić, bo jak ja widzę jego jazdę, no to chyba jednak nie ma szans. No dzisiaj trochę miał pecha strategicznego. Ten szybszy pit stop yy, okazało się potem, że był błędem. No taka była strategia zespołu przygotowana dla niego. Szybki pit stop, yy, ten drugi pit stop wcześniejszy Hamiltona późniejszy, dzięki czemu Hamilton miał później lepsze tempo i z łatwością Botasa wyprzedził bez żadnej w zasadzie większej walki. Tak więc dla trochę pechowo strategicznie, ale Botas ostatnio, no, nie jest w wybitnej formie. Chociaż zdobył pole position przed dzisiejszym wyścigiem, no ale no to pole position trzeba jeszcze zamienić na zwycięstwo, no bo punkt. Który zdobywa się w niedzielę, a nie w soboty? Tyle ode mnie na dzisiaj. Kolejny vlog oczywiście za tydzień po Grand Prix Hiszpanii. Miejmy nadzieję, że zobaczymy już Sergio Pereza. Miejmy nadzieję, że kolejny test na koronawirusa, który zostanie u niego przeprowadzony, da wynik negatywny i Perez będzie mógł wrócić za kółko. A jeżeli nie, to Hulkenbergo otrzyma kolejną szansę. No i może, może wtedy uda mu się zdobyć w końcu to pierwsze podium, na które już tak długo czeka i doczekać się tego podium nie może. Tak więc za tydzień spodziewajcie się kolejnego vloga na moim kanale. Zaraz po Grand Prix Hiszpanii zostanie ten vlog nagrany. A ode mnie na tyle, to dzisiaj życzę Wam wszystkim miłej niedzieli, no i widzimy i słyszymy się już za tydzień w kolejnym vlogu. Trzymajcie się i cześć.